Dzień dobry. Witam Państwa na debacie Nowej Konfederacji – Prawdziwa Reforma Edukacji. Nazywam się Jarosław Walkowicz i jestem organizatorem debat Nowej Konfederacji. Dzisiejsza debata poświęcona jest raportowi o takim samym tytule, którego autorami są Anna i Piotr Jesionowscy, Sebastian Bober oraz Jarema Piekutowski. A aby pozostać na bieżąco z naszymi materiałami oraz kolejnymi debatami, gorąco zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia nas na Twitterze oraz na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie poniżej filmu. Zapraszam Państwa również do odwiedzenia naszej strony internetowej nowakonfederacja.pl, gdzie obecnie trwa promocja na publikowane przez nas artykuły oraz analizy. Pierwszy miesiąc subskrypcji utrzymują już Państwo za jedynie 1 zł. Podziękowania również przesyłam naszym partnerom, Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców, Warsaw Enterprise Institute, Google Polska oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Moderatorem naszej debaty jest pan Jan Wróbel, nauczyciel, historyk, wykładowca oraz dziennikarz i publicysta TOG.fm. Oddaję głos. Tak. Słuchajcie, ja bym chciał, jeśli pozwolicie, żebyśmy, znamy się na ogół wszyscy jak łyse konie, więc mówili jak zawsze zwarty i szybki sposób. No a chciałbym jak najwięcej takich konkretów po prostu dla nauczycieli wydobywać, bo jestem akurat z tego pokolenia nauczycielskiego, które się już nagadało swoje. Gotowi. Jeżeli chodzi o słowo wizja oświaty, to ono działa na mnie podobnie jak na byłego polskiego premiera. Wizja w ogóle. No, wiadomo, ktoś ma wizję, niech idzie na spotkanie ekspertów. Natomiast zobaczcie, mamy w tym raporcie, który jest przedmiotem naszego spotkania i to będzie pierwsze pytanie do Piotra Jesionowskiego jako współautora i tak też proszę o zwartą odpowiedź. Bardzo mądre rekomendacje na temat oceniania. Ocenianie jest w szkole bardzo ważne. Każdy nauczyciel chyba o tym wie. I z mojego nauczycielskiego punktu widzenia, zamiast stawiania ocen, proponuje mi się wymagający ode mnie więcej pracy system oceniania za te same pieniądze. I to oczywiście nie jest grzech. Można po prostu chcieć pracować lepiej czy ciekawiej i nie wszystko się da przeliczyć na pieniądze, ale chyba, żeby coś w wymiarze masowym się udało, to ten wymiar ekonomiczny jest ważny. Jeżeli ja mam wpisywać nauczycielowi, mojemu koledze, a jak często się zdarza koleżance, jakąś recenzję zwrotną, jeżeli mam pisać uczniowi, to doceniam to i tamto, a tu jeszcze widzę takie i takie możliwości, to wiem z doświadczenia, jaka jest różnica, ponieważ tak się akurat składa, że od 3 czy 4 lat pracuję w 2 liceach, w każdym trochę. W jednym nie stawiam ocen, bo mi nie wolno. Walczę z nauczycielami, którzy mówią, że oceny są fajne. Siedzę przy sprawdzianie dla 20 osób, siedzę potem 2 godziny wypisując recenzję ze sprawdzianu. To jest bardzo wartościowe i uczniowie z całą pewnością je czytają i stosują w swoim dalszym życiu. A w drugim liceum stawiam po prostu oceny i zajmuje mi to jakieś 12 minut. Mówię nie o myślę na tym, co wstawić, tylko na myślę o tym i praktyce, co napisać. No tu wpisujesz cyfry, a tam nie. Dlaczego proponujecie, Piotrze, taki system jakby dla maniaków? Chodźcie, popracujemy wszyscy dużo więcej, ale w zamian za to będziemy zarabiali zawsze te same pieniądze. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie redaktorze, nie, to zupełnie nie tak. My nie proponujemy rozwiązań dla maniaków, tylko my postulujemy i wprowadzamy to w życie, ponieważ tutaj, tak jak pan redaktor powiedział, jeszcze powinna być moja żona, która jest pełnoprawnym członkiem tego raportu i bez której ten raport by nie powstał. Ona odpowiadała za szkołę podstawową. Natomiast my próbujemy pracować i próbujemy zaprezentować zupełnie inną optykę dotyczącą oceniania. No i popadnie słowo wizja. Trzymajmy się optyka, jeżeli wizja jest problem. No wizję, dobra, niech będzie, wizję. Zupełnie inne spojrzenie na ocenianie, ponieważ praktycznie, drodzy Państwo, w tej chwili w polskiej szkole, czym jest ocena? Ocena jest tak naprawdę formą represji, czyli jedynym celem stawiania oceny przez wielu nauczycieli jest określenie danego ucznia na danym materiale. I bardzo często jest to taka sytuacja, że dostałeś jedynkę, pierwszą, drugą, trzecią, piątą, weź się w końcu do roboty. Tak? Natomiast
ocenianie tego typu w dzisiejszym, żyjemy w XXI wieku, nie ma absolutnie, absolutnie żadnej racji bytu, jeżeli chcemy sobie postawić tezę, po co to, o czym rozmawialiśmy ostatnio w debacie, po co jest szkoła, ponieważ to nie chodzi o ocenianie opisowe, tak? Ponieważ możemy rzeczywiście zamiast oceny 1, 2, 3, 4, 5, 6 wystawić bardzo długi elaborat, natomiast dokładnie to samo możemy powiedzieć werbalnie uczniowi na zajęciach. Ocena musi służyć tylko i wyłącznie temu, żeby dany uczeń wiedział, jaki jest poziom opanowania przez niego materiału w tym momencie, żeby potrafił określić swoje słabe i mocne strony oraz żeby potrafił wyciągnąć z tego konsekwencje. System oceniania musi służyć temu, żeby uczeń zrozumiał podmiotowość swojej edukacji, żeby zrozumiał, że to od niego również zależy to, jaki będzie efekt końcowy jego pracy. Bardzo łatwo jest wystawić jedynkę, trójkę, piątkę, siódemkę, natomiast super, tak, tylko że czemu to służy? Uczeń, który zaliczy bez świadomości progresu swojej wiedzy, przyswajania wiedzy, który dostanie trójkę z danego materiału, strzelam z biologii, nie wiem, zwierzęta, tak, nie jestem biologiem, czy jakaś tkanka, zaliczy materiał, idzie dalej, tylko co on z tą oceną później zrobi, to jest istotne. Dlatego dla nas tak ważne w systemie oceniania, ja jestem absolutnie tutaj, może to nie jest rewolucyjne myślenie, ale będę się bardzo, bardzo naprawdę mocno tego trzymał, wprowadzamy taką sytuację, aby zupełnie inaczej patrzeć na ocenę, żeby to nie była tylko sucha ocena, tylko to była informacja dla ucznia, która ma pokierować go dalej do jego samorozwoju. Wiesz, przekonanych, to znaczy, że nikt z nas, których tutaj widzę na tej belce, nie uważa, że ocena sucha, bezduszna i pozbawiona sensu dla ucznia jest lepsza. Zgłaszam się tu jak tak, dobry uczeń. Robię taki trap, żeby oddać teraz głos Jaremie. Jarema, bardzo proszę. Dziękuję. Chciałbym uzupełnić po prostu wypowiedź Piotra o jedną rzecz bardzo ważną, techniczną, czy też dotyczącą w ogóle struktury, celu i podejścia w tym raporcie. My w tej propozycji reformy nie proponujemy rzeczy oczywistych, o których wszyscy wiemy i co do których wszyscy się zgadzamy, takich jak zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli, przy czym proponujemy nowy system awansu zawodowego i także nowy system finansowania, który umożliwia wynagrodzenie dużo wyższe nauczycieli naprawdę dobrze spełniających swoje funkcje. Natomiast myślę, że i Piotr, i Sebastian absolutnie zgodzą się tutaj co do tego, że to zwiększenie wynagrodzeń jest potrzebne i Piotr zresztą notabene o tym też pisał w Nowej Konfederacji, ale celem tego raportu jest co innego, nie wskazanie tych rzeczy, co do których zgadzamy się wszyscy, tylko, bo tak, bo można podejść do propozycji reformy tego typu na dwa sposoby, na trzy sposoby. Albo tak jak często widzimy to w raportach Instytutu Badań Edukacyjnych, gdzie mamy masę bardzo szczegółowych rozwiązań, takich technikaliów na najbardziej niskim poziomie, to jest wysoki poziom merytoryczny, ale miałem na myśli bardzo szczegółowy poziom, bo to są dobre raporty, ale one dotyczą spraw bardzo szczegółowych i bardzo technicznych, a można też podejść do edukacji niesamowicie filozoficznie, górnolotnie, jak to chyba było w wierszu Mariana Hemara, jak Anglik nie ma co powiedzieć, to nie ma speechu, a Polak mówi o duchu, o zniczu. Więc myśmy chcieli ani jednej, ani drugiej perspektywy nie zaakcentować zbyt mocno, a podejść do tego na zasadzie tego środkowego poziomu państwowo-twórczego czy politykotwórczego, wskazując takie kierunki rozwoju na przyszłość. A może takie kierunki rozwoju to jest też lepsze określenie niż wizja. Ale Jarema, ja właśnie mam o to, znaczy tu mam niepokój związany z tym raportem. Otóż jak rzadko, naprawdę z wielkim trudem znalazłbym tam rzeczy, co do których bym się nie zgodził merytorycznie. Nie? Pytanie jest tylko, czemu raport moim zdaniem poniechał takiego myślenia pod tytułem jak pociągnąć za sobą nauczycieli, żeby też tego chcieli, co jest napisane w raporcie. To jest tak? To jest fajny raport. Gdybym
żart, żart, został ministrem edukacji narodowej, to bym przez weekend przeczytał najpierw ten raport, żeby sobie przypomnieć, o co to wszystko, o co i po co to wszystko. Natomiast chodziłoby mi o taki raport, czy naszą dyskusję, która by przekonała nauczycieli spoza bańki, reformatorów oświaty, że to jest okej. Okay. Jak mówisz o tym, że należy więcej zapłacić nauczycielom, to ja ci powiem tak, należy zapłacić więcej nauczycielom. Natomiast to nie wynika z tego wcale, że należy im zapłacić więcej, jak będą stawiali skomplikowany, jak będą stosowali skomplikowany system wartościowych ocen, jak będą uczyli w małych grupach, jak będą się starali zarządzać improwizacją. Uczenie dzieci improwizacji, jak skończą lat 9, zaczyna być trudne, nie? Ale to jest fajne. 10, to zaczyna być trudne. Chodzi o to, żeby nauczyciel miał takie poczucie, że mu proponujemy inną, lepszą pracę niż tę, którą dzisiaj ma. Może Justyna, tak. Chociażby dlatego, że jeszcze nic nie mówiła, jest kobietą i Sebastian będzie musiał zaczekać. Ja pamiętam, że ty się dopiero rozgrzewasz, nie? Że to była krótkotrwała przerwa nie, wynikająca nie wiadomo z czego. Mam to w pamięci i na pewno ci oddam głos, ale niech Justyna chociaż się wypowie. Dziękuję. Ja też jestem trochę ad vocem, bo myślę, że nie będzie to bardzo rozbudowany głos, ale pomyślałam sobie, że akurat te oceny, które Janku wywołałeś, o których Piotr mówił, właśnie, wszyscy się co do tego zgadzamy i wszyscy też widzimy, że bez dodatkowego czynnika motywującego to nie działa, bo mieliśmy już tego przykład w edukacji wczesnoszkolnej. Co się wydarzyło, kiedy w edukacji wczesnoszkolnej wpisano obowiązkową ocenę opisową? No poza tym, że trójki zamieniły się na chmurki, a piątki na słoneczka, czyli nie zmieniło się nic, to wydarzyła się jeszcze druga rzecz, o której przez długi czas nie zdawałam sobie sprawy, która moim zdaniem jest o niebo gorsza. Mianowicie wszystkie systemy do elektronicznych dzienników zaczęły wprowadzać też systemy do elektronicznego wypełniania świadectw. I ta ocena końcoworoczna, która miała być opisowa i taka osobista i pokazywać, co umie Stasia, co umie Marysia, sprowadzała się do katalogu 100 czy 200 pojęć i zwrotów, których używali nauczyciele w całej Polsce. I z jednej strony mam do nich o to pretensje, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby to świadectwo naszego Jasia czy Marysi właśnie było o tym, co oni naprawdę się nauczyli, a nie o tym, co akurat pani odhaczyła w e-dzienniku. A z drugiej strony mam poczucie, że wprowadzając ten system, nie zadaliśmy sobie zbyt wiele trudu jako państwo, żeby ich przekonać do tego, po co to robimy. I tak się z tym przecież już bijemy parę lat, bo ile to lat minęło? 7-8 od wprowadzenia oceny opisowej, jeśli nie więcej. Bo pamiętam jeszcze, jak w 2014 roku, ostatnio mi to wyskoczyło na Facebooku, dlatego tak dobrze pamiętam, wyskoczyło mi takie zdjęcie, które pani profesor Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego pokazywała jako pokazowe, czyli nie po śladzie. To była słynna karta pracy o Dudku, poprawiona cała na czerwono, gdzie nawet dziecko, które całkiem ładnie pisało, miało poprawiać literkę D dokładnie do śladu i właśnie był taki komentarz, że dobrze, ale nie po śladzie. No i nie po śladzie to jest też to, co my robimy, że nawet jakaś zmiana już zaszła, ale robią to tylko przekonani. I ja nie mam pomysłu w tej chwili, jak to zrobić, żeby nie przekonani do tego dołączyli. Poza pieniędzmi, a z kolei skądinąd wszyscy wiemy, że pieniądze nie wystarczą w tym przypadku. Duże na edukację. Pytanie po prostu, do jakich półek trafiają. Słuchajcie, ja Sebastianie widzę, że powinien zabrać głos, bo no, moralne wskazuje, ale wiesz co, chciałbym, żeby Piotr jako reprezentujący również drugą autorkę krótko się odniósł do tego, przy czym kręcił głową energicznie i on tam powie z półtorej minuty i Sebastian się wypowie wreszcie na legalu. Ja bym poprosił tylko o powtórzenie pytania, tak? Bo ja kręciłem głową tutaj z zadowolenia. Zadowolenia to odbieram ci głos. No super, ekstra. Moim zdaniem spięcie było takie, jak powiedziałem, że młodzi ludzie, jak kończą tam lat 9, to zarządzanie. Tam macie w raporcie taką rekomendację, żeby uczyć ludzi sytuacji nieoczywistych, prawda? Zachować się w sytuacji nieoczywistej, improwizowanej. Że to jest bardzo trudne, powiedziałem. Nie, to nie jest bardzo trudne. Słuchajcie, no przecież wszyscy, część z nas jest nauczycielami, część z nas miała kontakt mniejszy, większy z dzieciakami. Słuchajcie, umysły dzieciaków, ich innowacyjność jest przeogromna. To tylko my próbujemy na siłę to wszystko spauperyzować i sprowadzić do właśnie takiej ramki nie po śladzie. Natomiast moja żona, która prowadzi ultra innowacyjne zajęcia z matematyki, naprawdę, prowadzi je w taki sposób, że to, czy dzieciaki mają 7 lat, czy dzieciaki mają 12-13 lat, nie ma żadnego znaczenia, że tak naprawdę celem naszej pracy musi być obudzenie tej innowacyjności myślenia, ponieważ ja tutaj chciałem, właściwie od tego powinienem był zacząć,
Bardzo podobnie, panie redaktorze, jak pan, pisząc ten raport, zastanawiałem się, po co ten raport? Przecież to i tak go nikt nie przeczyta, tak? Przeczyta go 7 osób, poklaszczemy sobie wzajem i nic się nie zmieni. Natomiast swojego czasu, kilka dni temu, na łamach naszej nowej konfederacji ukazał się artykuł Bartka Radziejewskiego, Szkoła przeciw wolności, który dał mi nową perspektywę patrzenia na temat. Tak? Jeżeli... On jest w ogóle z 2017 roku, ale został jeszcze raz przywołany i opublikowany ponownie i wypromowany na Facebooku, trochę ze względu na przykład. Osoby, które nie są Sebastianem, niech siedzą na razie w gotowości. Ja już szybciutko, żeby oddać Sebastianowi głos. Drodzy Państwo, ten raport powstał po to, żeby być może część nauczycieli, nie wszyscy, być może część nauczycieli uda się obudzić do takiej pracy, ponieważ absolutnie zgadzam się z Bartkiem Radziejewskim. Jeżeli nie obudzimy wśród młodych ludzi krytycznego myślenia, innowacyjności, to zbliżamy się, przepraszam za pesymistyczną wizję, do końca świata wartości, które zbudowały ten nasz świat. Przez przypadek zupełnie niedawno obejrzałem na jednej z platform taki dokument The Social Dilemma, dylemat społeczny bodajże, w którym to tak naprawdę no nic nowego, tak? Natomiast te informacje, które były tam przywoływane, no powalają. Drodzy Państwo, jeżeli w jakiś sposób nie przyciągniemy nauczycieli, nie pokażemy im, że warto uczyć inaczej, a można, naprawdę można, no to koniec, wcześniej czy później, 1, 2, 3 pokolenia, Sebastian. Chciałbym się odnieść do sporej ilości rzeczy, które tutaj padły od początku, ale też nie chciałbym za dużo mówić, bo ma to być treściwa i konkretna bardzo rozmowa. Dlatego wracam na chwilę do tego pierwszego pytania pana redaktora i tego, co powiedział Piotr, żeby to uzupełnić. Tak naprawdę bardzo istotne, naszym zdaniem, z naszego punktu widzenia, jak siedzieliśmy nad tym raportem, jest to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, po co uczymy tak naprawdę. Po co współczesna szkoła, a do czego ma prowadzić nauczanie. I myśmy wyszli z założenia, że i tutaj padnie oprócz wizji jeszcze kilka haseł, które są modne w edukacji. Pierwsze to jest, żeby doprowadzić do sytuacji, gdzie uczeń świadomie, samosterownie, modne słowo, będzie ten proces edukacji zaangażowany i będzie go właściwie samodzielnie prowadził. Żeby to się stało, on musi być odpowiednio zmotywowany do tego. I tutaj nawiązuję do tego, co powiedziała już pani Justyna i o czym też mówił Piotr, właściwie każdy z was, że jest pytanie, i to jest też bardzo często podczas warsztatów z nauczycielami, podczas spotkań z nauczycielami, przez moich nauczycieli, w rozmowach dyrektor-nauczyciel, mnóstwo jest sytuacji, w których nauczyciele się zastanawiają, jak zmotywować ucznia. I przykro, albo nie przykro, ale ocena dziś już bardzo słabo motywuje. Pomijam już cały aspekt tego, o czym mówił Piotr, że ocena jest wykorzystywana źle, instrumentalnie, do oceny zachowania, do rywalizacji, do innych rzeczy, do których nie powinna być wykorzystywana, ale zakładając na chwilę, że ocena jest oceną, w miarę obiektywną, konkretną oceną za wykonaną pracę, to nawet wtedy ona bardzo słabo motywuje współczesnego młodego człowieka. I dlatego szukamy innych instrumentów, innych narzędzi, które to zrobią. Są sytuacje, w których może z punktu widzenia na przykład szkoły średniej, gdzie ten uczeń jest dużo bardziej świadomy i dużo bardziej zaangażowany w swoje uczenie, ocena mu wystarczy, ale na niższym poziomie edukacji ona jest naprawdę dalece niewystarczająca. I dlatego ta informacja zwrotna i dlatego to szukanie innych pomysłów na to, żeby go zmotywować. Bo to jest problem nauczyciela numer jeden dzisiaj, jakbyśmy tak spojrzeli na to globalnie. Zobaczcie Państwo, w raporcie na stronie chyba 12 czy coś jest taka rekomendacja. Skoro dla nastolatków podstawową grupą odniesienia są rówieśnicy, a nie rodzice czy nauczyciele, trzeba tak zaplanować proces lekcyjny, aby uczniowie mogli uczyć się od lepszych rówieśników, często mądrze rywalizując w celu
rozwiązania problemu. Pozostałe, my, podobnie małe dzieci, muszą mieć możliwość ekspresji, którą uniemożliwia konieczność siedzenia w ławce przez 45 minut. Aspekt neurodydaktyki powinien jednak być bardzo dokładnie kontrolowany przez kompetentnego, wymagającego nauczyciela, etc., etc. No, kochani, jeżeli mamy reperować szkołę w taki oto sposób, gram rolę adwokatu z diaboli trochę, że bardzo kompetentny, bardzo dobry i taki jeszcze przy tym odpowiedniej dawce nawiedzony nauczyciel da radę z naszymi rekomendacjami, no to kogoś straciliśmy, prawda? No nie wiem, czy ktoś z Was próbował kiedyś takiej lekcji, podczas której lepsi, bardziej wyedukowani uczniowie uczą tych mniej wyedukowanych i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Może ja teraz króciutko, ponieważ ja pracuję, tak, jeżeli Pan pozwoli, takimi metodami już od bardzo dawna, to się doskonale sprawdza. Ja nie chcę za bardzo wchodzić tutaj w techniczne aspekty, na przykład mojego przedmiotu, czyli języka angielskiego, ale wiecie, drodzy Państwo, ja pomimo tego, że staram się dotrzeć do tych moich uczniów, to jestem tak naprawdę, przepraszam, to jest za eufemizm, trochę dla nich starym pierdzielem. I cokolwiek nie powiem, to jest jednak między nami taki delikatny mur. Natomiast jeżeli mam w klasie osoby, które doskonale sobie radzą z językiem, to jeżeli sceduję na nich, chociaż momentami trochę bycia takim nauczycielem, to primo, oni się czują niesamowicie docenieni, naprawdę. A druga sprawa, uczniowie słabsi będą w stanie zadać pytanie temu swojemu koledze takie, którego mi nigdy by nie zadali, bo poczują się słabsi, gorsi, głupsi. Mnóstwo przymiotników. Dlaczego nie wykorzystać tego właśnie, że grupa nastolatków jako naprawdę swoją podstawową grupę odniesienia obiera sobie swoich rówieśników? Dlaczego nie pozwolić ich i nie pozwolić wykorzystać tej energii? Pozwolić, ale jak wpisujesz rekomendację, że tak należy robić, to wpisałeś ją nie tylko sobie. No ale... Dałeś osobom, które nie mają twojego poweru, charyzmy, przemyśleń, nie są kompetentnymi w dziedzinie neurodydaktyki, tylko po prostu są porządnymi ludźmi w szkole. Może trzeba ich odsiać. Dobrze, ale to już na studiach. Tak, powiem tylko, Jarema, bo dokładnie wpisały się w to, co chcę powiedzieć. Janku, jeżeli ktoś jest budowlańcem i buduje dom i jemu ten dom nie wychodzi i on się ciągle rozwala, a jest porządnym, przyzwoitym człowiekiem, to powinien zostać taksówkarzem. No drodzy Państwo, my mówimy tutaj o dziedzinie, która realnie będzie wpływała na funkcjonowanie tego państwa. Przepraszam, dla mnie nie jest to żaden argument, że ktoś nie potrafi. Żaden. Justyna, czy możesz mnie trochę pobronić? Mogę cię trochę pobronić? Myślę, że tak, bo ja nawet nie chodzi o to, żeby bronić tych nauczycieli, którzy po pierwsze nie chcą z tej metody korzystać, bo jednak pamiętajmy o tym, że kiedy coś rekomendujemy, to często jest to narzucane, że to jest odbierane jako jedyny dobry sposób. I on jest świetny. Ja też w pandemii widziałam świetnie, jak działa samopomoc rówieśnicza w edukacji. To jest super. Tylko nie dla każdego, nie w każdej grupie, nie każdy musi. To, że u ciebie się to, Piotrze, wspaniale sprawdza, ja w ogóle w to nie wątpię. Ja też zawsze lubiłam taką pracę, ale tego typu rekomendacje są niebezpieczne właśnie dla tych, którzy nie mają takiej kontroli, albo choćby prosta rzecz, zakładam, że na języku angielskim masz w grupie kilkanaścioro osób. Dzisiaj rozmawiałam o 38-osobowej klasie licealnej. Na matematyce zrobienie tego w 38-osobowej klasie licealnej jest już po prostu trudniejsze. Nie nierealne, bo świetny nauczyciel sobie poradzi, ale początkujący nauczyciel, po pierwsze, nie ma od kogo się tego nauczyć, po drugie, nie musi to być metoda dla niego, a za chwilę w ogóle tych początkujących nauczycieli mieć nie będziemy, więc nikt się już tego nie nauczy. Puśćmy trochę zła. Jarema, chciałeś coś powiedzieć? Ja znowu chciałbym wrócić do intencji tego raportu. Raport nie ma być w założeniu reformą, którą zrobi się w ciągu, zaczynając od wymagań, zresztą jeszcze zaczynając od wymagań dla nauczycieli, jak to mogłoby wybrzmiewać w sposobie, jakim, Janku, mówisz na ten temat. Tylko to jest wdrożenie tych kierunków rozwoju, będę mówił, a nie wizji, to jest praca na lata i bardzo ważne jest to, żeby ją dobrze zaplanować, to znaczy nie zacząć budowy, mówiąc Leopoldem Staffem, od dymu z komina, tylko od pewnych podstaw. Tak, więc wydaje mi się, że ta reforma, którą zarysowaliśmy, jest dlatego kompleksowa, żeby nie obejmowała tylko i wyłącznie
wymagań, czy nie oznaczała, że musimy za chwilę zwolnić połowę nauczycieli, bo oni nie spełniają tych wyśrubowanych wymagań, o których napisaliśmy, ale dlatego jest ona zmianą całego systemu i zmianą, która, podkreślam, jeżeli przyjdzie minister edukacji, który będzie faktycznie zainteresowany jej wdrożeniem, to będzie musiał ją rozpisać na etapy. I tak naprawdę w pełni gotowa będzie ona do realizacji w momencie, kiedy wyjdą ze studiów pierwsi, wyjdzie nawet ze studiów, powiedzmy, pewna masa krytyczna nauczycieli już przygotowanych do nowego systemu. My mamy taką wizję. To nie jest technikalium, które można wprowadzić na przykład, nie wiem, no minister Czarnek na przykład w tej chwili przychodzi i mówi, że w pół roku wdrożymy reformę Jesionowskiego, Bobera, Jesionowskiej i Piekutowskiego. Nie, to jest praca na lata i to jest strategia średniookresowa. Ta jest strategia długookresowa, jest na 50 lat, strategia krótkookresowa jest na 2-3 lata, to jest strategia, Piotrze, jak myślisz, nie wiem, to jest kwestia 10 lat? Mi jest trudno tutaj mówić o dekadach. Bardzo ważne jest, Jarema, to, co powiedziałeś, tak naprawdę wypuszczenie z uczelni pedagogicznych dobrze przygotowanych ludzi, którzy będą w stanie myśleć No, chcę, żebyście mieli trudne, niełatwo. No, właściwie łatwo, gdy tak nie macie. Czytam taką oto rekomendację, żeby dążyć do całkowitego odejścia od obowiązkowego egzaminu po szkole podstawowej. Jest to w takim większym pakiecie, powiedziałbym pakiecie testofobii, że testowe sprawdziany służą temu, żeby tak uporządkować wiedzę, ale w ogóle nie służą temu, żeby ludzie potrafili się wiedzą posługiwać, a zwłaszcza między sobą budować, etc., etc. Otóż ja w tym widzę jednak rewolucyjnego ducha. To jest ten jeden moment w raporcie, o którym pomyślałem sobie, nie, ja się z tym coś akurat na pewno nie zgadzam. Nie to, że uważam, że to jest piękne, ale mało realne. Jest po prostu to niedobre. Mianowicie mamy wypracowany z trudem system egzaminowania uczniów w jakichś tam interwałach. Mamy tak zwaną nową maturę, która, jak wiecie, jest już całkiem dojrzała i stara. Każdy z tych systemów jest znacznie lepszy niż był 15 lat temu, czy 10. Znaczy każdy z nich zaabsorbował wiele krytycznych uwag. Dlaczego zamiast tam, gdzie się da, a tu się akurat da, reperować, dalej ulepszać to, co jest, chcecie, nie, to wyrzucamy. My wprowadzimy inne, lepsze, które się na pewno świetnie sprawdzą. To nie jest postawa konserwatywna, myśleć, że zamiast czegoś, co zasługuje na 3+, my zrobimy coś, czego jeszcze nie robimy, ale na pewno się sprawdzi i to będzie na 5. Jakby to powiedzieć pluralis majestaticus, my, konserwatyści, raczej staramy się zachować to, co działa nieźle. Łatwiej jest przepracować egzaminy w ten sposób, żeby one pochłaniały więcej zadań dla uczniów, więcej zadań dla nauczyciela, niż koziorożca sprowadzić na ziemię. Sebastian? Bo tak aż widzę, że w oczach pociemniało. Nie, wręcz przeciwnie. Jestem gotowy, zwarty do odpowiedzi. Myślę, Janku, że to nie jest do końca, nie zgadzam się do końca z tym stwierdzeniem, że to jest taka ogromnie wielka rewolucja, po pierwsze, żeby zrezygnować z tych egzaminów, ponieważ my, to troszeczkę się wiąże z innymi elementami, o których mówimy w innych momentach raportu, czyli z tą taką autonomią nie tylko uczniów, nie tylko nauczycieli, bo my sporo tam gdzieś w różnych momentach raportu piszemy o tym, żeby uwolnić z pewnych, żeby przeciąć te pewne sznurki, te pewne węzy, które blokują i nauczycieli, i szkoły, i uczniów w różnych momentach. I między innymi egzamin szkoły podstawowej jest właśnie dla nas takim czymś, co blokuje nauczycieli, co oprócz tej kolejnej magiczne słowo, podstawy programowej, która rzekomo nie pozwala dobrze pracować, bo taka jest opinia powszechna nauczycieli, że my byśmy przenosili góry, tylko podstawa programowa nam przeszkadza, co jest oczywiście, my wiemy tutaj w naszym gronie, że to jest nieprawda, natomiast taka jest bardzo częsta opinia,
z tym się spotykam bardzo często, to drugim to jest właśnie egzamin, który często powoduje, że nauczyciel szkoły podstawowej idzie na skróty i nie koncentruje się na uczeniu ucznia, obojętnie już, czy będzie pracował w grupie, tak jak powiedziała Justyna, czy będzie to praca różnymi metodami projektowymi, bardziej aktywnymi, bardziej informatycznymi i tak dalej, tylko koncentruje się na tym, żeby przygotować ucznia do egzaminu. I znowu ten, tak jak Jarema powiedział o całej strategii edukacji, że mamy długoterminową, to znowu my w edukacji nie zastanawiamy się, do czego zmierzamy daleko, tylko mamy przygotować do dobrego egzaminu, ponieważ punkty z tego egzaminu warunkują nam dobre liceum, lepsze, gorsze liceum i tak dalej, szczególnie w większych miastach, bo w małych to jest troszkę inaczej. I to jest nasz problem i zamieniamy to, bo tam chwileczkę później chyba, tak znaczy nie chyba, piszemy o tym, że właśnie gdyby ten ciężar rekrutacji bardzo zindywidualizować i przenieść na, nie tyle na barki, ale właśnie dać znowu kolejny raz autonomię szkołom średnim, żeby sobie wybrały uczniów według profilu, który im odpowiada, naszym zdaniem jest bardzo cenne. I dlatego właśnie rezygnacja z tych egzaminów. Ja nie tak często zgadzam się z Jankiem, Janek o tym wie, ale akurat jeśli chodzi o egzaminy zewnętrzne, to broniłabym ich niemal jak niepodległości, bo chociaż zdawałam te egzaminy zewnętrzne jeszcze w czasie, kiedy były mocno niedopracowane, to jestem ich beneficjentką, tego słowa też nie lubię, dlatego że przeniesienie egzaminów do szkół średnich powraca do systemu, który był, do systemu, który niwelował wyrównywanie szans. Fakt, że ja zdawałam egzamin gimnazjalny taki jak 500 tysięcy moich rówieśników, był tym powodem, dla którego ja mogłam zabłyszczeć na tle osób, z którymi nigdy nie mogłabym nawet rywalizować, bo ten test to był test, w którym byłam dobrze i mogłam się pokazać nie dlatego, że pani od chemii była dla mnie łaskawa, albo dlatego, że pani od polskiego znała moją mamę, tylko dlatego, że obiektywnie ktoś na zewnątrz to ocenił. Jeżeli przeniesiemy egzamin do szkół średnich, to wcale się nie skończy tym, że nauczyciele przestaną uczyć do testów. Nie, oni się wyspecjalizują w uczeniu do testów do konkretnych szkół. Będziecie mieli podstawówki w Warszawie, które będą uczyły, jak dostać się do Batorego i podstawówki w Warszawie, które będą uczyły, jak dostać się do Sobieskiego. I tego się nie da przesunąć, bo zawsze ten egzamin będzie. Teraz pytanie, jak zrobić, żeby ten egzamin był jak najbardziej zobiektywizowany. Zgadzam się co do tego, że szkoły powinny mieć większą swobodę w wybieraniu uczniów, ale one te swobody już mają. Jeżeli ktoś ma klasę dwujęzyczną, to może zrobić egzamin z predyspozycji językowych. Jeżeli ktoś ma klasę sportową i artystyczną, to też robi z tego egzaminy. Ale jeżeli odpuścimy to totalnie znowu na poziom szkół, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że liczba patologii, które nam się urodzą, będzie większa niż zyski. Tym bardziej, że akurat egzaminy zewnętrzne rzeczywiście od tego 2005 roku, od pierwszej nowej matury, znacznie się zmieniły. Te wszystkie zdania o tym, że mamy do czynienia z testomanią, o kluczu z języka polskiego, którego nie ma już od 2015 roku, bo mamy holistyczne ocenianie prac. To jest wszystko utrwalenie pewnych opinii o egzaminach zewnętrznych, które na początku były uprawnione, ale przez te 15 lat to akurat do Polski przyjeżdżają eksperci z zachodu, żeby uczyć się, jak my robimy testy. My w tych testach mamy jeszcze dużo do zrobienia, ale akurat jeśli chodzi o egzaminy, dużo mniej niż by się wydawało. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy mieli więcej egzaminów praktycznych, żeby egzamin ustny z języka polskiego to nie był egzamin z historii literatury, tylko okazja do porozmawiania czy prezentacji. To się ciągle nie udaje, ale całkowite zlikwidowanie testów czy przeniesienie ich właśnie do szkół średnich to jest wielkie niebezpieczeństwo moim zdaniem. Piotr, ja Ci zaraz już daję głos, tylko taką małą anegdotę, jak ona jest, no jestem wyraźnie najstarszy w tej grupie. Otóż ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy środowisko takim otwartych katolików wokół więzi, znaku Tygodnika Powszechnego wiązało ogromne nadzieje z radami parafialnymi i bardzo promowało ten pomysł. Promowało, aż się okazało, że w parafiach, tam gdzie jest aktyw taki katolicki, to najczęściej jest to aktyw powiązany z nieznanym jeszcze wtedy za bardzo księdzem Rydzykiem i że po prostu w radach parafialnych, gdyby wprowadzić wybory do rad parafialnych powszechne w parafii, to wygrałaby rodzina Radia Maryja w 2/3 przypadków, o ile nie w 4/5. I ta, nie wiem, czy nie byłoby podobnie z tymi egzaminami, gdyby one spadły na barki szkół. Jesteście pewni, że wszystkie szkoły średnie, technika, zrobiłyby fajne, ciekawe egzaminy, takie zgodne ze swoją charakterystyką, a nie po prostu powyciągałyby stare, dobre testy na prawo z 95 roku.
Także po prostu byłoby różnie, więc chyba, ja się zgadzam z tym, że dodać liceum technikom takiego poweru w przyjmowaniu, świetny pomysł, budzi tożsamość szkoły, ale rzeczywiście z Justyną się zgadzam, tak jak ona się zgadza ze mną w sprawie egzaminów zewnętrznych. To teraz Piotrze, przepraszam za przedługi wstęp. To ja tylko chciałbym dodać jedną rzecz i teraz to jest kamyczek do naszego wspólnego ogródka, ponieważ kochani, my siedzimy sobie tutaj w pewnej bańce, bo cały czas mówimy, że egzaminy do szkół średnich, egzaminy do techników, natomiast drodzy Państwo, większość naszych uczniów na poziomie szkoły podstawowej nigdy nie pójdzie albo nie powinno pójść do żadnego liceum, do żadnego technikum, ponieważ większość powinna pójść tak na, i pójdzie do szkół zawodowych, później ewentualnie do branży. No tak, tylko pytanie jest, dlaczego tak jest. Później, słuchajcie, my dostajemy z tych 90%, które przychodzą do liceów, okazuje się, że 40% z nich kompletnie się do tego liceum nie nadaje, męczy się, ponieważ ktoś kiedyś ich oszukał, że jeżeli pójdziesz do liceum, to będziesz miał w życiu łatwiej, a potem się okazuje, że ojciec, który ma warsztat mechaniczny, lepiej sobie radzi w życiu i ten młody człowiek, który jest w jakimś moim liceum, tak naprawdę powinien kontynuować tradycję warsztatu mechanicznego. Ale nie o tym, chciałem tylko powiedzieć w kontekście egzaminów. Powszechne przygotowanie do egzaminu po szkole podstawowej sprowadza się do tego, że wszystkich przymuszamy do uczenia się pod ten egzamin. I my nie jesteśmy przeciwko egzaminom i możemy tutaj dywagować, czy one powinny być na etapie szkoły średniej, czy po szkole podstawowej bezpośrednio, ale one nie powinny być obowiązkowe. Niech ten egzamin zdaje ta osoba, która będzie chciała potem kontynuować swoją edukację. Jeżeli młody Janek czy jakaś Marysia będzie chciała być fryzjerką, to przygotowujmy ją, uczmy ją pewnych umiejętności miękkich, poradzenia sobie w życiu, żeby potem była dobrą fryzjerką. Po co mamy przygotowywać młodego ucznia do testów z biologii, chemii, matematyki, jakiegokolwiek innego przedmiotu, jak ona w wieku 15 lat i tak to odrzuci. W praktyce sprowadza się do tego, że nauczyciel na jakiejś lekcji matematyki jedzie z tymi swoimi wszystkimi testami, bo trzeba wykręcić pewną średnią dla szkoły, trzeba wykręcić pewną średnią dla klasy i tak naprawdę, kochani, my zapominamy o 70% naszych uczniów, którzy i tak nic z tego egzaminu nie wezmą do siebie, nie potrzebują go. My ich oszukujemy, że coś im dajemy tym egzaminem. Tak, można chyba zadać pytanie, czy te osoby przyjęte do liceów i techników, a bardzo, bardzo słabe edukacyjnie, to one dobrze zdały ten egzamin. W moim przekonaniu tak nie jest. Po prostu przyjmujemy osoby, które mają słabe wyniki egzaminacyjne, podobnie jak potem studia wyższe. Przyjmują chętnie osoby, które mają, wiecie, ocenę z matury, tak na szkolny język, 2+, prawda? I jeszcze ci ludzie, którzy przyjęli masę takich uczniów i uczennic, potrafią bezczelnie, patrząc mi w twarz, mówić tak, no jak wy przygotowujecie tych uczniów? No ja wtedy, ponieważ jestem uprzejmy, to nie mówię tego, co wam teraz powiem, kiedy ich nie widzę i mogę powiedzieć prawdę. Otóż my przygotowaliśmy dobrze błaźnie i daliśmy się nawet błaźnie jasny sygnał. Ten człowiek dostał 34% z wybranego przedmiotu, no to trzyma się od niego z daleka. No ale zwykle mówię tak, wie pan, panie profesorze, rzeczywiście to trzeba przemyśleć jednak. No ale to hipokryzja, tak nie należy robić, wstydzę się tego. Janema, od dłuższego czasu nic nie mówisz, zaniepokoiłem się, że może siadł ci internet. Trudne pytanie. Justyna, ale ja tylko chciałem dodać jedną rzecz do kwestii testów. Zdajemy sobie sprawę oczywiście z tego, że to już nie są te testy, które były w 2004 roku czy później, to jasne, ale mimo wszystko testy są patorankingi, jak to świetnie napisał Piotr Jesionowski polskiej edukacji. Mam nadzieję, że Piotr jeszcze też o tym powie, bo to jest sprawa niesamowicie szkodliwa. Wiadomo też, jak do testów podchodzą nauczyciele i jak pod test przygotowują cały czas, mimo tej holistycznej oceny i tego wszystkiego, ucznia. Z jakich powodów to jest, to trzeba zwrócić uwagę na źródło, na korzenie tego. No to w dużej mierze testy i ten cały system to wynika z przyjęcia Europejskiej Ramy Kwalifikacji i z mnóstwa różnych takich technicznych ustaleń, które też w dużej mierze wynikają z tyranii testu PISA, z tyranii porównywania się między różnymi państwami. I to jest trudna rzecz, bo z jednej strony my faktycznie tego nie możemy uniknąć, a z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jak wielkie pole do patologii to
tworzy, wywołuje w momencie, kiedy każdy polityk chce się pochwalić dobrymi wynikami, to test jest najłatwiejszy. Jeszcze Piotra bym poprosił właśnie też o uzupełnienie tego. Nowy wątek zaraz. To ja tylko króciutko zamykając testowanie i o wspomnianych przez Jaremę patorankingach. Tak, drodzy Państwo, potem prowadzi to do tego realnie, że jeżeli przygotowujemy pod testy i nie daj Boże te testy na etapie matury, wejdę teraz do mojego liceum, nie pójdą tak jak trzeba, to nagle szkoła, która była klasyfikowana na 328 miejscu w jakimś rankingu, spada na miejsce 374 i robi się jedna wielka afera w szkole. I robi się afera, że spadliśmy o 7 pozycji, trzeba coś zrobić, żeby ta matura poszła do góry i moi drodzy, wiecie jak to często wygląda w takich szkołach w praktyce, nie dopuszcza się uczniów do matury. Jeżeli uczeń, który musi zdać maturę na 30%, no bo takie są wymogi tego systemu, zdaje ją na 54%, czyli w swoim mniemaniu dokonał rewolucji, zdał o 20% więcej niż powinien, natomiast my, żeby osiągnąć miejsce 274, musimy zrobić wszystko, żeby nasi uczniowie średnio zdali na 72%, to w dobrych polskich liceach tych młodych ludzi nie dopuszcza się do matury, no i potem te rankingi nam pięknie wychodzą. To jest dopiero patologia. Okay, ale ponieważ w tej sprawie wszyscy, łącznie z prowadzącym, mamy takie samo zdanie, to nie uda nam się atrakcyjnej dyskusji wytworzyć, natomiast być może się uda w sprawie takiej trudniejszej. Obligatoryjnie chcielibyście, aby wprowadzić stanowisko menedżera szkoły. No i to brzmi atrakcyjnie. Dyrektor niech będzie takim liderem nauczycieli, uczniów, niech będzie postacią dla rodziców, a takimi sprawami zarządzania bieżącego szkoły niech się zajmie sekretarz czy menedżer. Jestem całkiem przekonany, że to jest dobry pomysł. Ale powiedzcie, kto ma mianować i kto ma odwoływać tego menedżera szkoły? Czym on się ma różnić od po prostu wicedyrektorki? A czy jeszcze zdążymy, bo Justyna miała ad vocem do poprzedniego tematu coś. Jarema, Polska, w której prowadzący jest już nikim i każdy może przejąć jego ster, nie jest Polską moich marzeń i dziś ja będę rządził. Dobrze, to chyba Sebastian... Justyna wbrew pozorom nie ma żadnego ad vocem, tylko z zaciekawieniem wysłuchuje dyskusję nawet menadżera. Do menadżera w takim razie chyba Sebastian będzie właściwą osobą do odpowiedzi. Tak. Prawny wybór. Słucham, Sebastian. Bardzo chętnie się wypowiem. Słuchajcie, to, że myśmy zaproponowali takie rozwiązanie, to zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to jedynie właściwy jeden kierunek takich zmian. Natomiast tu bardzo, bardzo ważne i to nam przyświecało jako najważniejsza idea, to to, że w obecnym systemie dziś w szkole dyrektor zajmuje się wszystkim i nie ma czasu na zajmowanie się tym, co jest w szkole najważniejsze, a najważniejsze jest mimo wszystko uczenie się, wychowanie i uczenie się, jak ktoś woli, ale z racji tego, że nie ma często do pomocy, ja mówię tutaj też o tej perspektywie prowincjonalnej, małej szkółki w Podjelenią Górą, gdzie dyrektor jest sam, bez sekretarza, bez żadnej pomocy, ma 20 nauczycieli do pracy i musi wszystko, jak to się teraz popularnie mówi, ogarnąć samodzielnie. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne działanie i umyka mu wtedy rozwój szkoły, umyka mu wtedy to właśnie, o czym mówię, czyli to uczenie. I to jest ta perspektywa, która dla nas była ważna, jak tworzyliśmy ten pomysł z kimś do pomocy, ja tak powiem to kolokwialnie bardzo. Czy to będzie sekretarz, czy to będzie menadżer. Menadżer dlatego, żeby wyraźnie wyodrębnić te sprawy administracyjno-biurowo, malowanie klas, naprawianie kranów w toaletach i tak dalej, od kluczowej sprawy w szkole czy w edukacji, czyli uczenia, nauczania, wychowania, takich rzeczy, którymi de facto powinien zajmować się dyrektor. Powtórzę to pytanie. Jeszcze zupełnie. Kto powinien mianować? Menedżera powinien zatrudniać dyrektor i oczywiście powinna być jakaś akceptacja samorządu tutaj, ale zasadniczo dyrektor sobie ma ogarniacza sam wybrać. Teraz przechodzimy do takiego wątku bardzo pikantnego, mianowicie tak zwany nadzór. W swoim raporcie poświęcacie sporo uwagi temu, że tego nadzoru jest trochę za dużo w znaczeniu, że jest taki wieloraki. To jest chyba dość
powszechna opinia, prawda? No tak od straży pożarnej do kuratorium, wielogłowy potwór kolejnych inspekcji. No i taki menadżer, powiedzmy, oraz dyrektor muszą sobie radzić z takim wielogłowym potworem. Nie uważacie, że w praktyce polskiej szkoły menadżer zyska przewagę nad dyrektorem? Po prostu damy mu liczne kompetencje do rozmów z tymi, kurka, z tymi cholernymi tam, wiecie, nadzorami. A po jakimś czasie się okaże, że ponieważ polska szkoła to jest przede wszystkim nadzór i inspekcja, to ten, kto z nadzorem i inspekcją potrafił sobie stosunki wyrobić, no to ten praktycznie w szkole jest tym numerem jeden. Czy ja nie widzę... Mogę ja? Tak, tak, proszę bardzo. Ja nie widzę żadnego zagrożenia tutaj, dlatego że nawet jeżeli obszernościowo by to było większy zakres tych obowiązków menadżera, to tak naprawdę nadzór pedagogiczny i cała strona ta najważniejsza szkoły zostaje przy dyrektorze. Dyrektor jest najczęściej, to jest pedagog, to jest nauczyciel, który gdzieś tam w toku kariery zostaje dyrektorem szkoły i on na tych kluczowych sprawach, nawet jeżeli jest ich liczebnie mniej, zna się najlepiej i on się nimi zajmuje, więc tak naprawdę najważniejszymi sprawami dalej zajmuje się dyrektor. Ja chciałbym tylko dodać tutaj jedną rzecz, mówiąc o nadzorze, chociaż troszeczkę w którąś ze stron, że tak naprawdę w tej chwili to, o czym powiedział Sebastian, dyrektor ma na głowie nadzór ten taki, o jakim ty, Janku, mówiłeś, czyli policja, straż pożarna, wójt i prezydent miasta, ale również ma w tym momencie pod sobą nadzór nad swoimi nauczycielami i tego jest naprawdę bardzo dużo. I biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę największym problemem będzie ta wspomniana, rzeczona przez nas policja czy wójt, to wielu dyrektorów będzie koncentrowało się nad tym nadzorem, bo to pozwala mu spokojnie i bezproblemowo prowadzić szkołę, odpuszczając tych nauczycieli. A znowu, to o czym powiedział Sebastian, to powinno być główne zadanie tak naprawdę szkoły. Dyrektor musi mieć czas, możliwości kontroli pracy nauczyciela, natomiast kontroli pracy nie chodzi tutaj o wytykanie błędów, tylko tak naprawdę pomaganie, pokazywanie drogi. Mamy w systemie, w którym zaczyna brakować nauczycieli, my dodatkowo nie potrafimy tych młodych ludzi, wśród których wielu ma naprawdę predyspozycję do tego, żeby być bardzo dobrymi pedagogami, im nikt nie pomaga, drodzy Państwo. Oni po prostu muszą sobie radzić sami, dyrektor zajęty jest w tym momencie kontrolą z kuratorium i jeszcze do tego gniazdko w sali numer 16 się popsuło i trzeba to wszystko naprawić. Natomiast nie od tego jest dyrektor. On musi mieć drugiego człowieka po to, żeby odciążył go z tego nadzoru czysto pedagogicznego, żeby jego nauczyciele podążali pewną drogą, którą wypracują sobie w jakiejś szkole. Niech to będzie szkoła bardziej artystyczna, niech to będzie bardziej szkoła przygotowująca przyszłych noblistów i prezydentów państw, czy w końcu niech to będzie dobra szkoła zawodowa, która ma wykształcić fryzjerów i mechaników. I dyrektor powinien pilnować swoich nauczycieli, wyłapać, tak kolokwialnie się tutaj wyrażę, wyłapać tych dobrych i im pomóc, ale również mieć możliwość wyeliminowania tych słabych. Teraz moja wielka szarża, bo ja uważam, że twórcy tego naprawdę ciekawego, pozbieranego raportu, nie mówię, że wam było miło, po prostu twierdzę, jak jest, jeden popełniają grzech dość poważny, mianowicie taki marksistowsko-leninowsko-ONR-owski miszmasz, jak to my w końcu będziemy mieli, nie wiadomo jak, wszystko do powiedzenia i tak poprzestawiamy, że wychowamy nowe pokolenie, które wychowa następnie szereg nowych pokoleń. Nie, ja myślę, że to jest fantazja, piękna, ale fantazja. A prawda jest taka, mamy w Polsce takie szkoły i takie środowiska nauczycielskie, dyrektorskie, nie bardzo liczne, ale też nie rachityczne, które mogłyby podjąć się zadania wyuczenia nauczycieli naprawdę podobnych do tych, o których mówił przed chwilą Piotr i przedtem też mówił Piotr i inni mówili, nie? Nauczycieli, którzy wiedzą, na czym polega nauczenie, twardo chodzą po ziemi, ale są gotowi podjąć większe zobowiązania, bo po prostu lubią w tym zawodzie docisnąć gaz do dechy, nie?
do nich trzeba dotrzeć z przekazem atrakcyjnym, że my jesteśmy nie tylko po waszej stronie, my jesteśmy po prostu wami, tylko mamy czas, aby to, o czym wy mówicie, zapisać i zrobić z tego program. Nie? Mamy czas i chęci i u was chcemy kształcić tych nauczycieli przyszłości. Wizja taka, że przychodzą nowi ludzie z Uniwersytetu Pedagogiczno-Fajnowskiego, i to są już, to jest nasz uniwersytet i nasze wydziały pedagogiczne, które uczą po naszemu. I oni wchodzą w te szkoły i tak wypychają starych, którzy... To nie jest wizja... Właśnie to jest wizja nierealistyczna. Ponadto ona zakłada, że świat się nie zmieni w ciągu 15 lat tak, że to, czego dzisiaj nauczymy tych nowych nauczycieli, za 15 lat będzie po prostu już, wiecie, stare i do niczego. W ogóle nie będzie szkół jako budynków, ludzie będą się uczyli w bańkach internetowych czy coś takiego. Chodźmy, znaczy korzystajmy z tych źródeł dobra, które są, tylko znacząco je wzmocnijmy i może połączmy ze sobą. To jest moja idea fix. A pani i panowie mogą się do niej teraz krytycznie odnieść. No hello, skoro było o leninistach i ONR-owcach, no to... To ja ruszę... mnie bardzo zdziwiło to porównanie, bo ja się obawiałem, jeśli już, że przypnie nam się łatkę, nie wiem, kogoś w rodzaju Margaret Thatcher, która wszystko... to jest dokładnie odwrotnie. Gilbert Keith Chesterton, którego fanem cały czas jestem od lat i o którym napisałem swego czasu powieść biograficzną, zawsze mówił coś takiego, nie? Cytatu dokładnie nie pamiętam, ale generalnie idea jest taka, że jeżeli chcemy zrobić mały krok do przodu, to musimy wiedzieć, gdzie jest ten przód, gdzie jest daleko, gdzie jest niebo czy gwiazdy, do których dążymy. Więc ewidentnie konieczna jest wizja stanu docelowego edukacji, który, tak jak mówiłem, jest za ileś tam lat do osiągnięcia. Natomiast naprawdę nie widzę w tym raporcie, a... Proszę, próba krytyki prowadzącego. Jakichś takich zmian, które nie budowałyby na tym, co jest w tej chwili. Jest kilka oczywiście kwestii, powiedzmy, bardziej rewolucyjnych, takich jak likwidacja karty nauczyciela, chociaż to jest też postulat, który w wielu miejscach się od lat pojawia, ale tak naprawdę widzę absolutnie możliwość wdrażania tych rekomendacji, które tutaj mamy, tak jak mówiłem, etapowo, przez uzupełnianie poszczególnych elementów, czy to oceniania, czy to sposobu tworzenia podstawy programowej, czy metodyki, o kolejne klocki, kolejne elementy z tego systemu. Sebastianie, nie uważasz, że jednak Jarema po prostu ładnie pudruje ten fragment raportu, w którym jest wprost napisane, że trzeba nowe pokolenie wychować? No nowe pokolenie to... Wiecie, jako historyk słyszałem czytałem setki razy w dokumentach kolejnych zbawiaczy świata. To znaczy, zgadzam się z twoimi tezami dotyczącymi tego, że jeżeli pytamy, kto ma to robić, to chcemy najpierw skierować się do tych, którzy już są w systemie. Średnia wieku polskiego nauczyciela to jest 47-48 lat, więc to są jeszcze ludzie, którzy 20 lat będą czynni zawodowo, w zależności od tego, jakie będą reformy systemów emerytalnych. Ale tak czy inaczej, to proponujemy, my w raporcie proponujemy dość moim zdaniem tak fajnie i tak konkretnie właśnie system doskonalenia i rozwoju tych nauczycieli, którzy są w systemie, żeby ich zjednać do naszych pomysłów, żeby ich jakby przeciągnąć na naszą stronę, jeżeli można tak powiedzieć, i żeby oni, przynajmniej część z nich chwyciła, jakby złapała czy podzieliła nasze pomysły. To raz. A jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, dość istotną. Nie chciałbym, żeby, nikt z nas tego nie powiedział, ale jest taka trochę w mediach czy w społeczeństwie opinia, że nauczyciel to leniuch, który pracuje 13,5 godziny tygodniowo i niewiele robi oprócz lekcji. To jest bardzo krzywdząca, wiemy doskonale, opinia, ale ja kładę nacisk na to, że niestety nie zawsze ta energia, ta często bardzo ciężka praca wielu nauczycieli
idzie we właściwą stronę, jest efektywna. I to jest nasz jakby nasz główny problem. Być może on w raporcie tak mocno nie został zaakcentowany, ale to jest naszym zdaniem główny problem, żeby tą energię skierować na właściwe tory. Energię tych ludzi, którzy są w systemie i którzy chcą dobrze uczyć, którzy ciężko pracują, ale nie zawsze efektywnie. To ja Sebastianie z pytaniem, bo ja zawsze się zastanawiam w takiej sytuacji, co to znaczy właściwe tory i czy ta miara efektywności dla wszystkich nauczycieli będzie taka sama. Zanim straszliwie mnie rozłączyło i jak zwykle musiałam słuchać jednym uchem, to miałam ochotę powiedzieć wam, że ja bym bardzo nie chciała, żeby 12-13-latkom ktoś mówił, że nadają się już tylko do mechanika i żeby odpuszczał im matmę i mówił, że już nie muszą czytać lalki, bo są skazani na to, żeby wybrać zawód i być może rzeczywiście jest to zawód, do którego są stworzeni. No i tu mam taką obawę, że w przypadku celów i tych dobrych torów, na których powinna być ta energia nauczycieli, jest dosyć podobnie, bo dzisiaj robimy to źle i tu się absolutnie zgadzam, to znaczy wielu nauczycielom wmawiamy, że miarą ich sukcesu jest wynik testu. Oni się nie dają, ale różnie to bywa, bo na koniec rodzice przychodzą i tak robią ranking i to, o co się oburzamy, te rankingi, przecież to mi nie ministerstwo tworzy rankingi, nie nauczyciele, tylko rodzice, którzy nawet jak nie ma rankingu na szkole, to już się wycwanili, nawet sobie potrafią EWD sami zmierzyć, czego jeszcze niedawno nie umieli. No i teraz pytanie jest takie, czy w ogóle jesteśmy w stanie ustalić jakąś spójną wersję zdarzeń, czy te właściwe tory i właściwe skanalizowanie energii to jest coś, co do czego jesteśmy w stanie się w ogóle zgodzić wszyscy, bo nie jestem przekonana. Ja pozwolę sobie, Janku, jeśli możesz tutaj lekko skomentować wypowiedź Justyny, bo tam był fragment, z którym znowu ja się kompletnie nie zgadzam, dotyczący tego, że 12-13-latkowi nie możemy powiedzieć, że ty się nadajesz tylko do mechanika. Drodzy Państwo, ja myślę, że to jest również jeden z kluczowych problemów polskiej edukacji, polskiej szkoły oraz nas jako społeczeństwa. Co złego jest w tym, że Janek pójdzie do mechanika? On w tym momencie nie jest absolutnie traktowany jako gorsza osoba. Ja myślę, że Justyna też nie miałaś chyba tego na myśli, być może to nadinterpretuje, ale tylko skończę swoją wypowiedź. My powinniśmy przygotować młodego człowieka, tego, który pójdzie do mechanika, który będzie fryzjerem i który zdobędzie Nagrodę Nobla, do pewnych cnót uniwersalnych, jakkolwiek to nie brzmi, bycia dobrym rodzicem, obywatelem, pracownikiem. A jakby tutaj to jest nasz najważniejszy element i musimy tak nasz proces edukacji poprowadzić, żeby ten człowiek, który pójdzie do mechanika albo ten, który właśnie skończy Harvard, poczuł tak naprawdę potrzebę na wczesnym etapie, potrzebę zgłębiania swojej wiedzy, różnorakiej, czy to bycia dobrze ścięcia włosów, czy wymyślenia szczepionki na koronawirusa. Dlatego to jest jedno z kluczowych zadań szkoły, o których wielokrotnie tutaj w tym raporcie pisaliśmy, czyli odejście od systemu pajdocentrycznego, czyli tak naprawdę skierowania uczniów ku cnotom, ku wartościom uniwersalnym, bycia dobrym, a potem każdy sobie wstawi, jakim dobrym. Sebastian, już tylko chwilkę, bo Sebastian tu podnosił bardzo energicznie rękę, a ty tak ukradkiem. Ja chciałbym też do tego, co Justyna powiedziała. Absolutnie to nie, tu nikt nie mówi o tym, żeby określać za ucznia 12-13-letniego cokolwiek. Bardziej myśl nasza była taka, że w szkole bardzo mało robi się w kierunku już nawet na poziomie 12-13-latka, o którym powiedziałaś, w kierunku szukania mocnych stron, szukania zdolności, pasji, zainteresowań i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby początek tego, a przecież mamy przedmiot typu doradztwo zawodowe, na którym można by się tym nawet zająć. Ja zresztą w mojej szkole to robię, ale najczęściej, tylko że trzeba ten program, który tam jest przez kogoś opracowany, wyrzucić do kosza i robić to po swojemu, robić to według własnej inicjatywy. Ale właśnie chodzi o to, żeby oni sami w wieku nawet już 15 lat, czyli kończąc tą szkołę podstawową, sami już byli zorientowani, że mocną moją stroną jest to, że ja mam takie zainteresowanie, a może ta moja pasja, którą będzie nawet szewc, To jest to, co ja będę z przyjemnością, ze szczęściem robił całe życie. My mamy tak mało szczęśliwych ludzi. Zobaczcie, na ulicach
jak mało jest ludzi uśmiechniętych, szczęśliwych, którzy mogą powiedzieć, że kochają to, co robią na co dzień. To jest... Wiesz co, ja mam tylko wrażenie, że to jest dlatego, że większość ludzi młodych chce być menedżerami. Ja bym chciał to uzupełnić. To może no szczęśliwi, bo nimi nie zostaną, prawda? Albo zostają menedżerami, to znaczy zarabiają 1500 i tak dalej. Chciałbym uzupełnić odpowiedź Justynie jeszcze o ważną rzecz. Krótko, żeby ona udźwignęła ten hejt. Tak, bo się muszę do wszystkich chciałem odpowiedzieć Justynie z pozycji, że tak powiem, nie jakichś prawicowych, jakichś kanonów, że ktoś się nadaje tu, tam, tylko z pozycji empatii. Ja się przez te wszystkie lata, pracując w instytucjach rynku pracy, naoglądałem młodych ludzi, którzy byli po prostu ciśnięci przez generalną presję społeczną w szkole podstawowej i w gimnazjum do tego, żeby iść do liceum i na studia, bo trzeba iść do liceum i na studia. I nam nie chodzi o to, żeby tym ludziom powiedzieć, ty się nie nadajesz do liceum, ty musisz iść do zawodówki, tylko żeby, jeżeli jest taka możliwość, nie zmuszać ich właśnie do czegoś, co jest dla nich po prostu potworną presją i powoduje często, że oni do tego liceum idą i oni na tym liceum tę edukację kończą albo nie przechodzą pierwszego roku studiów i mają ogromne problemy na rynku pracy po tym. No masz fajnie, znaczy, bo szereg zarzutów. Wspaniale, świetnie się w tym czuję, bo to znaczy, że mamy wszystko trochę ze sobą pomieszane i tu się zgadzam, że jakby się dało zaorać i zbudować od nowa, to na pewno wyszedłby nam dzięki temu raportowi wspaniały system, no ale system jest mianowicie taki, że egzamin po 8 klasie nie jest egzaminem, który można oblać. To jest egzamin, który ma sprawdzić kompetencje. Czy dziecko się nauczyło matematyki na 20% punktów możliwych do zdobycia, czy na 100? Właśnie po to jest ten egzamin, żeby je rozrzucić. Ja obawiam się tego, że my dzisiaj nie odkrywamy kompetencji tych młodych ludzi, tego, czy ktoś ma zdolności do bycia świetnym kucharzem, fryzjerem, analitykiem chemicznym i tak dalej, i tak dalej. To nie jest to, że ja uważam te zawody za gorsze, to byłabym hipokrytką, bo to musiałabym obrażać połowę mojej rodziny i bliskich. I też sposób, w jaki byłam uczona. Bardziej chodzi mi o to, że jeżeli my chcemy te kompetencje 12-13-latków rzeczywiście odkrywać, to musimy im dawać pełen pakiet możliwości. A ci wszyscy nauczyciele, o których dzisiaj mówiliśmy, co to mieli problem z tym, żeby przejść na ocenę opisową, mimo tego, że nie mamy dzisiaj systemu, w którym wszyscy idą do szkół zawodowych, nadal tymi szkołami zawodowymi straszą. No jest tu jakiś problem w narracji, że my uważamy, że to jest coś gorszego. Mówiąc my, mówię społeczeństwo, no bo tu się z wami zgadzam, że ci młodzi ludzie byli oszukiwani i byli wpychani do liceów, kiedy tylko była taka okazja. Przecież likwidacja szkół zawodowych wraz z reformą Handkego, no to jeszcze się z tego nie odkopaliśmy i szczerze wątpię, czy w ogóle się odkopiemy. Niestety w tej chwili szkoły techniczne i zawodowe nie są szkołami pierwszego wyboru, nie tylko przez ten PR, ale też przez to, jak uczą. W tych szkołach nie można dobrze zdać matury, bo brakuje godzin i brakuje specjalistów. W tych szkołach nauczyciele przedmiotów zawodowych mają 70 lat. Nie dlatego, że bardzo chcą uczyć, tylko dlatego, że nie ma ich kto zastąpić. I ja nie mówię, że oni uczą źle, oni często wybitnie przygotowują do egzaminów zawodowych, ale nie będą żyć wiecznie. I jakby możemy dużo mówić o tym, żeby odkrywać te talenty młodych ludzi, żeby ich kierować do tego, żeby ten 12-latek nie musiał się uczyć tej matematyki, czy nie czytać pana Tadeusza, chociaż ja bym wolała, żeby czytał, ale systemowo w tej chwili nawet godziny doradztwa zawodowego nie pomogą, bo na koniec on nie wyląduje w szkole, w której będzie rozwijał swoje pasje, w której będzie szczęśliwszy. On wyląduje w szkole, w której zajęcia kończą się o 20:30, bo tak się kończą ci lekcje w technikach, bo żeby informatyk przyjechał do szkoły, to musi przyjechać po pracy, po 17:00. No i nie wiem, co jest pierwsze, jajko czy kura. No jakby mamy tutaj bardzo dużo do rozwiązania, ale ja się boję, że jeżeli zaczniemy od tego mówienia, że 12-latek nie musi się uczyć tego samego, co jego koledzy, bo nie ma predyspozycji do tego, żeby iść do liceum, bo nie wiem, nie ma predyspozycji do tego, żeby robić karierę naukową, to po pierwsze, w przypadku wielu 12-latków, to jest jeszcze 13-latków, totalnie niejasne, bo wielu z nich odkrywa pasję znacznie później. A po drugie, bywa naprawdę niebezpieczne, bo nie wszyscy mają takich fajnych rodziców i takich fajnych nauczycieli jak wy. Większość, jak usłyszy raz w życiu, że niczego innego się nie nadaje, albo że dla niego jest dobra zawodówka, teraz wymyślam, spożywcza, to oni się nawet nie zastanowią, czy coś innego będzie dla nich dobre, bo nikt im tego nie podpowie. Jak ja szłam na studia, to moi rodzice znali 3 kierunki studiów. Prawo, medycyna, architektura. Jak powiedziałam, że chcę iść na socjologię, to musiałam im rok tłumaczyć, co bym chciała po tym robić, a jak poszłam na koniec na ekonomię, to usłyszałam od taty, czemu chcę być księgową. I jakby to jest coś, z czym się mierzymy i to jest bardzo duży społeczny problem.
Właśnie, ale się pogadałam. Zapytać, dlaczego chciałaś być księgową? Właśnie nie chciałam być księgową. Chciałam pracować, uwaga, w agencji reklamowej, bo to przecież świetna praca. Tak, tak, ale ja mogę powiedzieć, że ja wybrałam liceum, dlatego że wydawało mi się, że tam jest taki świetny korytarz do gry w gumy. No to nie był mądry sposób, ale gdybym na podstawie tego ulotnego kryterium nie wybrał liceum, to nigdy nie chodziłbym do jednej klasy z Moniką Jaruzelską, a przez ścianę z Rafałem Ziemkiewiczem, prawda? Czyli intuicja mnie nie zawiodła. Słuchajcie, ja po prostu nie chciałbym, żeby autorzy raportu pomyśleli, że należy ich atakować, bo w Polsce jak człowiek zrobi coś dobrze, to go atakują. No ale wiecie, w Polsce tak trochę jest, więc w sumie... Jak ale atakują, mi się ten, bardzo podoba ten raport, żeby nie było. Ja też na początku tak powiedziałem, ale muszę się zastanowić nad taką kwestią. Czy nie jest tak, że takie raporty, no ja nie znam wszystkich, prawda, ale z takich, które się czytuje o świecie, wydaje mi się, że one bardzo często grzeszą liceocentryzmem. Nawet dobro liceocentryzmem, że po prostu tak się składa, że na ogół autorzy takich raportów i najczęściej też ich odbiorcy nie są akurat tymi ludźmi, którzy zastanawiali się, technikum spożywcze czy zasadnicza szkoła spożywcza, tylko zastanawiali się, czy liceum ogólnokształcące, prawda? I w związku z tym mają gdzieś na sercu ten problem, że w liceach jest bardzo wielu nauczycieli, jeszcze więcej uczniów, którzy koło liceum to właściwie to nawet nie stali tak w realu, nie? I po prostu pchają się przez tę edukację, Boże, ale się Boże, a gdyby tak w liceum byli tylko, czy przede wszystkim nauczyciele i uczniowie, którzy się świetnie nadają do liceum. Wiecie co, ja tego nie czuję. Moim zdaniem ludzie, którzy się nadają świetnie do liceum i tak sobie jakoś w życiu poradziliby. Nawet gdyby w ogóle nie wymyślono jeszcze liceów na świecie, oni wszyscy kończyliby technikum spożywcze. Problem jest z tymi, z bardzo licznymi innymi. No i teraz pytanie moje do was, bo każdy autor raportu rozsądnie mówi, nie Janku, mylisz się, my od początku myślimy głównie o tej młodzieży, która. Ale w naszych wypowiedziach, zobaczcie, często się odwołujemy do takiego przykładu. Jakieś technikum, jakieś szkoły zawodowe wyimaginowane oraz liceum, do którego ja chodziłem, czy do którym uczę, czy w którym uczy się mój chrześniak. I gdyby tam odciąć tych, które się nie nadają, jak świetno mielibyśmy kadrę, dyplomację i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko chciałem powiedzieć na wstępie, że my nie jesteśmy, żaden z nas trzech tu obecnych autorów, nie jesteśmy absolwentami Batorego, Rejtana ani Bednarskiej, tylko wychowaliśmy się w województwie zachodniopomorskim, niektórzy w mniejszych, niektórzy w większych miejscowościach. Także nie sądzę, że nas ten problem dotyczy. A wiadomo, jak to jest w województwie zachodniopomorskim. Wieje. Prawie tak jak w lubuskim, tak dobrze. W każdym znanym mi mieście wojewódzkim lub dawnym powiatowym są zazwyczaj dwa licea, czasem trzy. Jedno bardzo dobre, drugie i to trzecie często już słabe. Ale jedno bardzo dobre to jest, bo zawsze jest lokalna elita, która po prostu pękłaby, gdyby ich dziecko poszło do technikum samochodowego. Chociaż to jest strasznie fajne technikum, ale no nie po to tata jest radnym albo mama jest ordynatorką, czy choćby prowadzi gabinet stomatologiczny, żeby dziecko poszło do technikum samochodowego, nie? Ale więc właśnie... tak nie czarujcie w zachodniopomorskim. Tam też są dobre licea, bo są zawsze. Janku, ale właśnie całą ideą tworzenia raportu było właśnie to, o czym ty, inaczej, było przeciwieństwo tego, o czym ty powiedziałeś, ponieważ my chcemy skierować ten raport jako jeden z pierwszych tak naprawdę nie do tych wybitnych dzieciaków, które jak doskonale powiedziałeś i tak sobie poradzą, i tak skończą Batorego, i tak skończą Harvard, świetnie sobie będą radziły w życiu. Tyle tylko, że my w obecnym systemie edukacji bardzo często tracimy tych średnich uczniów, takich naszych zachodniopomorskich, tak nikomu niczego nie ujmując, którzy mogliby tak naprawdę całą swoją energię, całą swoją siłę, całą swoją pasję spożytkować dla dobra siebie, swojej rodziny, tego kraju. I właśnie cofając się do szkoły podstawowej, którą zajmowała się w raporcie moja żona Ania, to od momentu, od którym tak powoli zaczynamy spinać kodom, mówimy o systemie egzaminowania, to właśnie ten system egzaminowania, to ten system oceniania powoduje, że my tracimy tych właśnie średniaków, którzy pójdą do tego trzeciego liceum w powiatowym mieście, czyli jakiegoś tam sobie, tych wszystkich uczniów, którzy niekoniecznie będą chcieli kontynuować swoją edukację dalej niż technikum. W dzisiejszym systemie edukacji robimy wszystko, żeby wykształcić
boję się tego słowa elity, tak? Bo te nasze elity później, jak Jerema kiedyś świetnie powiedział, i tak kończą na wyższej szkole, podskakiwania i butelki w Sławnie, filia Czuchów, czyli ta nasza edukacja i tak im tak naprawdę nic nie daje. Natomiast my chcemy zwrócić uwagę, że jest mnóstwo do zrobienia z tymi naszymi przysłowiowymi zachodniopomorskimi dzieciakami, fantastycznymi, cudownymi, fajnymi, mądrymi, których zmuszamy tak naprawdę do pracy w systemie, który kompletnie im niczego nie daje. Ostatnia szansa, żeby bronić honoru nie tylko zachodniego Pomorza, ale i waszego raportu. Ja? Mogę? Proszę. Krótko. Słuchajcie, ja tym razem pierwszy raz nie zgodzę się z moim kolegą Piotrem, którego uwielbiam. Nie, oczywiście żart, ale zwrócę uwagę na inną rzecz. To co podkreślacie od kilku minut, to ta elitarność, pseudoelitarność szkół średnich, to jest też bardzo, ja bardzo to podważam. Ja uważam, że to bardzo często są to wydmuszki, bardzo często są to w ogóle nieadekwatne do tego, co dzieje się w danej placówce, w danej szkole rzeczy. Szkoła, ta, o której mówił Jan, czyli najbardziej elitarna, najlepsza, ciągle tak traktowana w Koszalinie, to szkoła, która nawet tych najlepszych traktuje bardzo, bardzo słabo, drodzy Państwo. Ci najlepsi, oni są najlepsi, oni są fantastyczni, więc cokolwiek by się nie działo, to oni i tak skończą na prawie, architekturze czy jakimś tam innej wyższej, czy na medycynie. Natomiast to nie znaczy, że szkoła im w tym pomaga i to nie znaczy, że szkoła spełnia swoją funkcję, żeby wspierać ucznia w rozwoju, bo moim zdaniem to jest jedna z podstawowych funkcji szkoły, każdej, liceum i szkoły podstawowej w Warszkowie, której w tej chwili jestem dyrektorem, każdej szkoły w Polsce. I to jest problem, który moim zdaniem z tą elitarnością występuje. I dlatego ja tak trochę ostrożnie z tym bym określał, że której szkoły są super, a której szkoły są nie. W Koszalinie w zeszłym roku stało się tak, że największy nabór, najwięcej chętnych było do szkoły, która jest tą trzecią czy czwartą, o której mówił Jan, bo tam właśnie są fantastyczne relacje uczniów między sobą, uczniów z nauczycielem. Tam dzieje się takie życie szkolne, które dzisiaj młodzieży odpowiada dużo bardziej niż tak zwany klasztor, który kiedyś był najlepszą elitarną szkołą w Koszalinie. Celowo nie wymieniam nazwy. Klasztor to wystarczy. Jarema? Nie, no ja tu nie mam nic do dodania. To znaczy tak naprawdę cały raport mówi o pewnych ideach, które mogą być zastosowane na każdym poziomie edukacji, tak samo w tym wspomnianym Rejtanie czy Batorym, jak i w szkole podstawowej, bo tak naprawdę chodzi o to, że przez jaki pryzmat my patrzymy na edukację. To jest wszystko, co mogę w tym momencie na ten temat powiedzieć. Pani Justyno i panowie autorzy, nie chcę wcale, żeby na koniec było tak po polsku. Przecież słuchajcie, jakoś to będzie. Ale tak między nami, jak nikt nie słyszy, to jakoś to jest. To znaczy ci ludzie, którzy opracowują krytyczne raporty w polskiej edukacji, skończyli polską edukację, nie przyjechali wcale z Finlandii, prawda, z koła podbiegunowego. I ci różni świetni Polacy, którzy dokonują różnych świetnych rzeczy, są też absolwentami polskiego systemu edukacyjnego. To nie oznacza, żeby nie należało go znacząco poprawić, nie? Ale być może znaczy, że warto jest po prostu szukać takich ludzi, jak najwięcej takich ludzi w systemie. No i wiecie, ten system po prostu zawsze będzie jakoś słabszy, nie? Niż wymarzony. No, ale może być lepszy albo gorszy. No to tak chyba takim małym... Ale ci ludzie są w systemie. Si, no tak. Są, tylko wydaje mi się, że sytuacja jest lepsza niż była 5-7 lat temu, że jest większy ruch taki środowiskowy w oświacie, a wciąż nie osiągną takiej masy krytycznej. I to może się zdarzyć lada dzień. Może zdarzyć się za 5 lat, może zdarzyć się za 5 dni, prawda? Z jakiegoś powodu nagle ileś tych strumieni się połączy i będzie rzeka.
No i teraz, jeśli chodzi akurat o autorów raportu i środowisko Nowej Konfederacji, to mam wrażenie, że one są gotowe na tę rzekę, nie? Że jak się rzeka pojawi, hyc, łódka z garażu, Jerema, dajesz i płyniemy. Oby takich było dużo łódek w Polsce, a czy jest wystarczająco dużo, to dowiemy się, jak będzie fala przepływu. Słuchajcie, ponieważ ja tam... Ale krótko, słuchaj, bo ja sam mam króciutko, właśnie kazania przez 100 króciutko, minut. Króciutko, ja tylko chciałem powiedzieć, że jednym z podstawowych celów tego raportu, kiedy pisaliśmy z Anią, z Sebastianem i z Jaremą, to właśnie nie była ta jakże przemiła debata, tylko to, żeby ten raport trafił do tysięcy polskich dyrektorów, bo w polskiej szkole jest mnóstwo doskonałych nauczycieli, którzy po prostu nie wiedzą, jak to zrobić, żeby było lepiej. I może się okazać, że jeden, dwóch, trzech nauczycieli w jakiejś szkole, stłamszonych przez ten system, bojących się wychylić, bo przecież nikt tak nigdy nie robił, może jeśli zobaczy taki raport i zobaczy, że gdzieś już coś takiego istnieje, ktoś już tak pracuje, może obudzi w sobie te pokłady, które ma tak naprawdę i za tym pójdzie ta wspomniana rzeka i to jest nasz główny cel. To nie o to chodzi, żebyśmy pojawiali się w tej chwili w mediach i błyszczeli, tylko chodzi o to, żeby wielu nauczycielom pokazać, że słuchajcie, chodźcie z nami, my już to robimy. No też nauczycielkom, bo inaczej pomysł nie ma demograficznie wielkich szans, prawda? Ale oczywiście, to jest bardzo dobre. Słuchajcie, oby się po prostu część z tego, co planujemy, że się zdarzy, naprawdę się zdarzyła, prawda? Ponieważ od 30 lat oświata jest reformowana i ciągle to wygląda, wiecie, jak jedzenie kanapki z kiełbaską. Źle to nie, ale wiesz, jak ja byłem bardzo mały, chodziłem do trzeciej czy czwartej klasy, to nauczycielka opowiadała nam, jak było w przedwojennej Polsce. W przedwojennej Polsce było tak, że się kawałek kiełbaski kroiło bardzo cienki i kładło na kanapkę dla dziecka, które to dziecko sobie tak popychało kiełbaskę, zjadając wielką pajdę chleba. Tak, żeby ciągle mieć tę kiełbaskę do zjedzenia i dopiero z ostatnim kęsem ją zjadała. Zostało mi po dziś dzień i tak myślę, że z reformowaniem oświaty jest trochę podobnie, nie? W polskiej szkole nie było od 30 lat żadnej reformy. Żadnej. Nie wiem, jak ktoś tę nową maturę zrobił, to była duża reforma. Dla wielu nauczycieli fakt, że są oceniani przez kogoś z zewnątrz, to jest nie reforma, to jest rewolucja. No ale o tym sobie porozmawiamy przy jakiejś następnej debacie Nowej Konfederacji, która będzie roboczo ten tytuł sobie wyobrażam tak, rewolucja czy rewolucja już? I będziemy mieli do wyboru, będziemy się o to kłócić. A na razie bardzo dziękuję autorom raportu i Justynie Sucheckiej i wszystkim tym, którzy nas oglądali lub obejrzą. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. We'll be right back.